Mamy przesrane i to całkowicie! Krzyknął Zeltan, głowa rodziny Perlić. Jak Niemcy się o tym dowiedzą, zabiją nas wszystkich! Kobiety, dzieci, wszystkich! Każdego, kto jeszcze pozostał przy życiu. Z pewnością pomyślą, że to my! Spokojnie, przerwał mu mój pradziadek. Musimy się uspokoić, usiąść i porozmawiać. Musi być przecież jakieś logiczne wyjaśnienie. Wszystko będzie dobrze. Powiedz to tym żołnierzom. Ktoś wymamrotał z tłumu. Poczekajcie! Za okna krzyknęła moja babcia. Nie ma stoiciów! Wszyscy zaczęli się rozglądać i faktycznie okazało się, że rodzina stoiciów nie była obecna. Niech ktoś po nich pójdzie, na miłość boską! Rozkazał Zeltan. Tym razem babcia nie mogła towarzyszyć grupie dorosłych, więc nie była w stanie dokładnie opisać, co się stało z rodziną. Usłyszała tylko, że cała trójka, ojciec, matka i córka, zostali znalezieni przybici do drzwi, każde z nich do innych. Kiedy mieszkańcy otworzyli drzwi wejściowe, natychmiast zobaczyli ojca przybitego do drzwi kuchennych. Siedział na podłodze opierając się od drzwi. Jego ręce były przybite ponad głową. Jeden gwóźdź przechodził również przez jego szyję. Następnie odnaleziono jego żonę, w tej samej pozycji, przybitą do drzwi sypialni. W tamtym momencie zaskrzypiały drzwi frontowe. Wszyscy odwrócili się i ujrzeli córkę zwisającą z nich. Była ukrzyżowana, lecz wciąż żywa. Podniosła głowę, popatrzyła na mieszkańców i powiedziała: "Ciii!" Zanim wyzionęła ducha. Rodziny Radenowicz, Milkowicz oraz Stoić zostały brutalnie zamordowane. Do tego wszystkiego dochodziły ciała dwóch niemieckich żołnierzy. Niegdyś spokojna, pracowita wioska zamieszkana przez 7 rodzin i księdza była teraz zdewastowana śmiercią. Pozostałe rodziny, moja, Perliciowie, Popowiciowie i Zolo, razem z księdzem postanowiły trzymać się razem, aby przetrwać noc. Wszyscy zebrali się w wiejskim kościółku. Nikt nie spał. Każdy snuł teorie na temat tego, co mogło spowodować tyle zgonów. Niektórzy obwiniali Ustasę, chorwacki radykalny ruch, który terroryzował Serbów w tamtych czasach. Zresztą Serbowie nie pozostawali im wdzięczni. Inni wciąż podejrzewali Niemców. Tylko ksiądz uważał, że sam szatan zszedł na ziemię, aby mordować niewinnych. Dzieci, mówił. Tylko szatan mógłby odbierać ludziom życie z taką łatwością. Jeżeli to nie on, to na pewno jeden z jego podwładnych. Wydawało mi się, że Lucyfer nie ma nad nami fizycznej władzy, zapytał Zeltan. Masz rację, mój synu. Jednak jego żołdacy mają. Jeżeli wpuścisz ich do swego umysłu, utracisz wiarę. Już po tobie. Więc co powinniśmy zrobić? Zeltan zapytał głośniej. Czekać, aż znowu przyjdą? Widziałeś stoiciów? Zostali ukrzyżowani, na miłość boską! Powinniśmy się stąd wynosić, powiedział mój dziadek. Jutro weźmiemy tyle, ile damy radę unieść i pójdziemy do sąsiedniej wioski, tam, gdzie stacjonują Niemcy. Wszystko im opowiemy. Niemcy zrobią nam jeszcze gorsze rzeczy niż sam szatan ze swoimi pomagierami, jeżeli tylko spostrzegą się, że ich żołnierze zniknęli. Jeżeli wyruszać, to w inną stronę. Odpowiedział Peter, głowa rodziny Pepowicz. Wiem, że to długa droga, ale nie możemy zostać. Wszyscy przystali na tę propozycję. Do świtu brakowało już tylko kilku godzin. Około 4 nad ranem Peter usłyszał hałas na zewnątrz. Wszyscy podbiegli do okien, jednak nie mogli niczego dostrzec. Widoczność sięgała maksymalnie 10 metrów. I tak muszę się odlać, powiedział Peter, nakładając płaszcz. Nie, proszę, nie wychodź, zaczekaj do rana, prosiła Milena, jego żona, ale nie chciał jej słuchać. Typowa cecha serbskiego farmera. Upartość. Chwycił widły i wyszedł na zewnątrz. Zniknął za rogiem kościoła. Minęło dobre 10 minut, a po Peterze wciąż nie było ani śladu. Poczucie strachu zaczęło przeszywać ludzi w świątyni. Moja babcia właśnie miała zaproponować, aby ktoś go poszukał, kiedy rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam? Krzyknął Zeltan. Peter, oczywiście, odpowiedział mu zza drzwi. Pomimo ogromnego zwątpienia otworzyli drzwi. Był to Peter we własnej osobie. Ludzie poczuli ulgę.
Wszystko w porządku? Zapytał Liubo Perić. Tak, w porządku. Bardzo w porządku. Odpowiedział Peter, przyoblekając, jak to opisała moja babcia, nienaturalny uśmiech na swą twarz. Zostawił widły w drzwiach. Podszedł do ołtarza i spędził kilka minut patrząc na figurę Maryi. Następnie podniósł mały krucyfiks leżący na jednym ze stołów. Podszedł do swej żony i zaczął szeptać jej na ucho. Wszyscy obserwowali to w ciszy. Milena opadła na kolana, nie tracąc kontaktu wzrokowego ze swym mężem i powiedziała: jestem gotowa. Peter podniósł złoty krzyż i dźgnął swoją żonę w gardło. Wydała z siebie bolesny dźwięk osoby, która... no cóż... która została właśnie dźgnięta w gardło i opadła na plecy. Po pierwszym szoku Zoltan dopadł Petera, próbując powalić go na ziemię. Jednak ten szybko odepchnął go i pobiegł w stronę drzwi. Nie dajcie mu uciec! Krzyknął mój dziadek. Jednak Peter wcale nie zamierzał uciec. Biegł prosto na widły, które pozostawił, wchodząc do budynku. Dźgnął się w klatkę piersiową, zatapiając broń do końca. W momencie, kiedy z jego ust wylewała się już krew, zdołał powiedzieć: wszyscy jesteście już martwi. Zgromadzeni spojrzeli na Milenę, której ciało nie dawało już oznak życia. Nie napełniało ich to optymizmem. Była martwa. Peter i Milena nie mieli dzieci. Boże kochany, co tu się kurwa dzieje? Krzyczał Liubo, chwytając księdza za szaty. Kto za tym stoi? To przecież nie mógł być Peter. On by nigdy... Nie mógł dokończyć zdania. Ksiądz milczał. Słuchajcie, ludzie, powiedział Zoltan. Nie wiem, co tu się dzieje i prawdę mówiąc, niewiele mnie to teraz obchodzi. Nigdy nie wychodzi z kościoła do czasu, aż nastanie dzień. Czy to jasne? Wszyscy zgodnie kiwnęli głowami. Liubo, Zoltan i mój pradziadek podnieśli ciała Mileny i Petera. Owinęli je obrusem i położyli za ołtarzem, pod figurą Maryi. Babcia wspominała tamtą chwilę głównie z powodu smutku, jaki czuła. Ci ludzie byli jak rodzina, a zostali udręczeni przez coś, czego nikt nie mógł wyjaśnić. Do tego sposób, w jaki zginęli. Powoli ciemność nocy zaczęła ustępować szarości nadchodzącego dnia. Promienie słońca otuliły dzwonnice kościoła. Dopiero wtedy babcia zorientowała się, jak niewielu ludzi jeszcze żyło. Ksiądz, Liubo, jego żona i czwórka dzieci, Zoltan z żoną i synem oraz moi pradziadkowie, babcia i jej siostra. Dzieci, musimy otworzyć serca przed Bogiem, pozwolić, by znów w nich zamieszkał. To jedyna możliwość ocalenia nas przed siłami zła, powiedział kapłan, gdy wszyscy gotowali się do wyjścia. Nie możemy tracić wiary! Niemal krzyczał, ściskając w rękach różaniec. Nie możemy! Zoltan spojrzał na niego z pogardą. Ojcze, gdzie był twój Bóg, kiedy go potrzebowaliśmy? Powiedział, wskazując ręką na ciała leżące za ołtarzem. Gdzie był twój Bóg? Nie wiem, synu, nie wiem. Jednak Bóg ma plan wobec każdego z... Mam dość! Krzyknął Liubo. Dość tego gadania! Ty i twój Bóg nie jesteście już tutaj mile widziani! Krzyczał, przy czym był zaskoczony, że miał czelność obrazić księdza i Boga w jego świątyni. Pochylił tylko głowę, wciąż ściskając różaniec. Trzeba było ruszać. Wszyscy chwycili w dłonie jakieś przedmioty, na wypadek gdyby zostali zaatakowani. Kilkoro wyczerpanych ludzi trzymających widły i noże, zdających sobie sprawę z mizerności ich broni. Jednak zdawali się być nieco podbudowani faktem, że jest dzień. Otworzyli drzwi i poczuli na sobie promienie słońca. Były ciepłe. Poczuli się bezpiecznie. Wtedy zamarli. Na drodze przed kościołem stał mężczyzna w czarnym płaszczu.